Witam Was bardzo serdecznie na dzisiejszych zajęciach. Chciałabym, abyśmy porozmawiali o tym, co to takiego jest rzeźba. Na pewno wielokrotnie spotkaliście się z takim określeniem – realizacja rzeźbiarska, przedstawienie rzeźbiarskie. Ale co to tak naprawdę jest? Rzeźba jest dziedziną sztuki, którą wyróżnia trójwymiarowość. To znaczy, że w odróżnieniu od malarstwa, rysunku albo grafiki można ją oglądać z wielu stron. Rzeźby wykonywane są z różnych materiałów. Z gliny, z drewna, z kamienia, ale zdarzają się też wykonane ze szlachetnych kamieni albo ze złota albo srebra. Realizacje rzeźbiarskie różnią się od siebie swoją skalą. Niektóre są monumentalne, takie na przykład są realizacje pomnikowe. Na pewno wielokrotnie spotkaliście się z pomnikami w Waszym mieście, ale niektóre z rzeźb są zupełnie malutkie, miniaturowe. Rzeźby różnią się między sobą również swoim przeznaczeniem. Niektóre z nich upamiętniają jakieś ważne wydarzenia albo są hołdem złożonym ważnym postaciom. Inne są związane z wierzeniami, niektóre mają charakter dekoracyjny. Nie bez znaczenia jest otoczenie, w którym znajdują się rzeźby. Niektóre z nich stanowią element architektury, uświetniając ją i dekorując. Niektóre rzeźby stanowią część krajobrazu, wtapiając się w jego naturalne walory. Rzeźba jest prawdopodobnie najstarszą dziedziną sztuki. Pierwsze odnalezione rzeźby przedstawiają zazwyczaj ludzi albo zwierzęta. Najstarsze z nich to przedstawienia kobiet o bardzo obfitych kształtach. Prawdopodobnie miało to związek z prastarym kultem bogini matki. Na przestrzeni wieków zmieniały się również materiały, z których wykonywane były rzeźby. Na początku wykonywano figurki ludzi lub zwierząt z kości albo z drewna. Później pojawiły się realizacje wykonane z kamieni. Dzisiaj znamy ogromne przedsięwzięcia rzeźbiarskie wykonane z marmuru albo z granitu. Dawna sztuka obfituje w przedstawienia rzeźbiarskie figuratywne. To znaczy, że są to figurki, które naśladują kształty ludzi lub zwierząt. Ale współczesna sztuka często ucieka się do przedstawień abstrakcyjnych, czyli wykorzystuje formy i kształty, które nie naśladują w żaden sposób natury. Nowoczesne realizacje rzeźbiarskie często wykorzystują niekonwencjonalne materiały. Współczesne rzeźby są tworzone tak naprawdę ze wszystkiego, nawet z przedmiotów codziennego użytku. Jeśli uważnie rozejrzycie się wokół siebie, zobaczycie, że rzeźby możemy spotkać w naszym najbliższym otoczeniu. W mieście, w parku, w fontannie, a nawet w centrach handlowych, gdzie uświetniają naszą przestrzeń. Wyobraźcie sobie, że jesteście artystami. Rozejrzyjcie się wokół, czy z otaczających Was przedmiotów można byłoby stworzyć ciekawą rzeźbę? Zapraszam do fantazyjnej, artystycznej przygody.